1962 roku trafił do Unitarnów, który jako piłkarz występował w latach 1962-1974. Jego znakomita gra oraz perfekcyjnie wykonywane rzuty wolne zaowocowały powołaniem do drugiej reprezentacji Polski seniorów na spotkanie z NRD. W 1967 roku wywalczył Starowskimi Jaskółkami awans na boiska drugiej ligi piłkarskiej. Na zakończenie swojej piłkarskiej kariery występował w trzecioligowym Metalu Tarnów oraz Unii Niedomice. Pracę trenerską rozpoczął w latach 80. W tym czasie prowadził grupy młodzieżowe Tarnowskiej Unii oraz wywalczył awans z rezerwami Unii do trzeciej ligi piłkarskiej. Jako szkoleniowiec prowadził również drużyny Wolani Wola Żydzińska, Tamelu Tarnów, Błękitnych Tarnów oraz Iskry Tarnów. Udzielał się również społecznie w Radzie Trenerów przy Tarnowskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Swoje obowiązki wykonywał bardzo profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Wychował kilka pokoleń piłkarzy. Piłka nożna była jego pasją, której oddał całe swoje życie. Do końca interesował się wynikami wszystkich zespołów Tarnowskich Jaskółek. Trudno pogodzić się z odejściem tak wspaniałego człowieka i sportowca, ale prawdopodobnie Bóg potrzebował do swojej niebiańskiej drużyny świetnego piłkarza. Żegnaj, zostaniesz w naszych sercach na zawsze.